Dwa najbardziej typowe samochody na polskich drogach. Od tych słów Kuba zaczął maila do mnie, w którym zaproponował mi do wyboru test Skody Fabii lub Skody Octavii. W tym momencie zacząłem przysypiać, czytając tego maila, ale ciąg dalszy tego maila był dosyć obiecujący. Był to mail długi, z którego wynikało, że warto jednak spróbować, tym bardziej, że mamy do czynienia z widzem, który chce zaprezentować samochód, widzem, który jest bardzo świadomy tego, że te samochody to nie jest szał. To jest samochód bardzo praktyczny, bardzo konkretny i dlatego właśnie trochę pod prąd chciałby go zaprezentować. Stwierdziłem, okej, z tego coś może być. Zapraszam na test zwykłej Skody Octavii. Cześć, jestem Kuba. Przyjechałem do Was z Wrocławia, tą Skodą na dębickich numerach. I tą trasę Dębica-Wrocław pokonuję przynajmniej kilkanaście razy w roku. Do tej pory jeździłem Fabią, ale od ponad roku zmieniłem ją na trochę większy model Skodę Octavię. Oba te samochody łączy to, że mam zarówno, że mam je od pierwszego właściciela, jestem ich pierwszym użytkownikiem, znaczy no formalnie to jeździł nimi wcześniej mój tato, potem przejąłem je ja, natomiast znam ich historię od samego początku. Ta Octavia, która koło mnie stoi, ma przejechane już 300 tysięcy kilometrów, no prawie 300 tysięcy, 294 obecnie. I z tej perspektywy chciałbym Wam pokazać, że nudne samochody też mają rację bytu. W tym momencie wszyscy u Zachara pokazują, omawiają wygląd samochodu. Natomiast nie chcąc zmarnować Waszego czasu, bo co mam tutaj opisywać? Kołpaki? Chciałbym przejść do wiele ciekawszego miejsca, jakim jest silnik. Tutaj pod maską jest dosyć znany silnik, ale niestety z tej gorszej strony, tu jest silnik 1.4 TSI, który jednak ze mną przejechał, jak Wam mówiłem, prawie te 300 tysięcy kilometrów i do tej pory nigdy nie było tak, żeby samochód zatrzymał się na trasie, czy doszło do jakiejś większej awarii. Co prawda już dwukrotnie był w ASO wymieniany rozrząd, i ten rozrząd został wymieniony z tego pierwotnego, który był bardzo awaryjny, na lepszy, który już ma być mniej zawodny i mniej awaryjny. Regularnie wymieniam olej i wszystkie płyny eksploatacyjne, które trzeba. No i dzięki temu mogę się pochwalić tym, że ten samochód jest bezawaryjny i nigdy się nie boję o to, że rano czy odpalę, czy nie. Ja wiem, że to jest auto bardzo, bardzo nudne i ten silnik, poza tym, że ma tą turbinę, to jest bardzo klasyczny, jest znany, nie ma jakiejś tam ogromnej mocy. To jest dokładnie 122 konie mechaniczne. Silnik potrafi spalić dosyć dużo, jak zauważyłem. W mieście to może być nawet 10 litrów. Jeśli oczywiście jeździ się bardzo dynamicznie, jak się nieraz rusza szybko spod świateł, turbina na to pozwala, aczkolwiek portfel niekoniecznie. Natomiast przy takiej optymalnej jeździe po mieście potrafi spalić około 8 litrów. Gdybym jechał tak bardzo na kropelce, czyli jadąc około 100 na godzinę, potrafiłem zejść do 5 litrów, 5,5 litra. To jest już naprawdę już takie oszczędności przy nawet wyłączonej klimatyzacji. Natomiast taka normalna jazda 120 na godzinę, ten silnik pali około 7-8 litrów. Mieliśmy może trochę emocji do tego filmu, bo oszczędzanie jest emocjonujące. Roczny OC Assistance dla tej Skody w Mubi kosztuje zaledwie 275 zł. Tak tanio, bo po zakupie nawet najtańszej polisy w Mubi.pl łamany przez Zachar otrzymasz 150 zł cashback. Link w opisie, sprawdź ile Ty zaoszczędzisz na ubezpieczeniu swojego auta. Zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze nie usnęliście. Natomiast chciałbym pokazać Wam, że nie wszyscy, ja reprezentuję widzów Zachara, którzy nie mają trzech V8 w garażu, a samochód traktują jako narzędzie bardziej do przemieszczania się, które ma spełniać swoją rolę właśnie komunikacyjną. I w tej roli ten silnik i ta Skoda jest rewelacyjna. Już prościej byłoby chyba tylko chodzić na piechotę, bo do tej pory nigdy nie miałem problemu z dostępnością części. Naprawa nawet w ASO nigdy nie była dla mnie jakoś w sposób cenowo zaskakująca, której nie mógłbym w jakiś sposób unieść. I żaden mechanik nigdy nie przestraszył się, gdy wjechałem na warsztat tym samochodem.
Z zewnątrz już odpuściłem, natomiast tutaj w środku chciałbym powiedzieć, że ten samochód w przeciwieństwie do wielu droższych samochodów prezentowanych u Zachara nie ma twardych plastików, a w wielu miejscach, a w większości ten plastik jest wszędzie bardzo, bardzo miękki. Ten samochód był kupiony jako jedna z bogatszych wersji wyposażenia. Tutaj są cztery automatycznie odsuwane szyby, klimatyzacja, radio udało się, jest oryginalne przez cały czas. Przez to nie mam na przykład USB, muszę się ratować takim transmiterem. Korzystanie z tego jest bardzo, bardzo wygodne. Radia i z całego kompletu jest bardzo wygodne. Tak naprawdę jest tu wszystko, czego potrzebuję. Masa schowków, które w wielu przypadkach naprawdę się przydają. Czy tu ten taki najbardziej klasyczny na przodzie, czy tutaj nawet pod siedzeniem pasażera znajduje się specjalny schowek, w którym mogę właśnie trzymać wszystkie kable, ładowarki do telefonów. Mogę go nawet pokazać. Ja tu sobie właśnie przygotowałem i ten oto sprytny sposób przechowuję w porządku wszelkie możliwe ładowarki, jakich potrzebuję w czasie jazdy. Szczególnie gdy właśnie się podróżuje na dłuższe trasy, jeździ się po autostradach, to w tym momencie praktyczny wymiar jest właśnie bardzo, bardzo ważny. 12 lat temu, kiedy ten samochód został wyprodukowany, ja jeszcze nie testowałem samochodów, a już na pewno nie robiłem tego na wideo, więc jest pewne ryzyko, że mogłem w tym aucie jeszcze nigdy nie zrobić testu dwumetrowca. I właśnie reguluję jeszcze na wysokość, czego nie zrobiłem przed rozpoczęciem tego nagrania, a popatrzcie, jaki jest zakres. Teraz już jestem naprawdę bardzo, bardzo nisko. Przecina mój wzrok przednią szybę idealnie na środku, więc jest to dobrze przemyślane. Zakres regulacji kierownicy jest bardzo duży, więc ja nawet szczerze mówiąc nie ustawiam jej w najwyższej pozycji i jest tutaj wszystko zgodnie z oczekiwaniami dwumetrowca. Podłokietnik miękki, drugi troszkę twardszy, ale też ujdzie nad głową przestrzeni tyle, więc od strony praktycznej ten samochód, co nikogo nie dziwi, zaskakuje pozytywnie. Z tyłu również jest dobrze, bo nad głową wciąż mam 4, zaledwie jeden palec mniej wolnej przestrzeni niż z przodu, więc jest wysoko, jest też dostatecznie dużo miejsca na kolanach, chociaż one już stykają się, ale z mięciutką tapicerką fotela przede mną, więc można by powiedzieć, że test zaliczony. Mamy tutaj z tyłu nawiewy, mamy jakiś schowek, tutaj nie widzę wyjścia 12 V, ale może w tamtych latach jeszcze nie było to z tyłu aż tak popularne. Są też kieszenie w drzwiach, są też kieszenie za fotelem, jest też podłokietnik, w podłokietniku jest też jeszcze jeden schowek, ładnie zresztą wykończony, jak również jest mnóstwo różnych, takich jak widzicie na podsuficie, przycisków, światełek do czytania, lampek do czytania, więc okej, może i nudne auto, ale do bólu praktyczne. Jest to samochód kombi, więc jest bardzo pojemny. Naprawdę przez 12 lat, kiedy jest w naszej rodzinie, przewieźliśmy ją masę rzeczy i zawsze wszystko, czy to były duże zakupy, czy jakieś większe nawet przeprowadzki, ze mną wyjazdy do akademika i wprowadzanie i wyprowadzanie się co roku, zawsze to potrafiłem do tego samochodu pomieścić. Ważną rzeczą, jaką doceniam w tym samochodzie, jest to, że jest tutaj także kilka schowków, które naprawdę z czasem się przydają i pozwalają zachować porządek w bagażniku, także tu jest pod ręką, mogę dostać się do apteczki. Z drugiej strony tak samo szybko mogę otworzyć schowek i tu jest trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Ciekawą rzeczą, z której rzadko co prawda korzystam, ale parę razy w czasie wakacji także wykorzystywaliśmy, jest gniazdko 12 V, które pozwalało na przykład podłączyć lodówkę i chłodzić ją od razu z poziomu bagażnika. Nie trzeba było ciągnąć tego przewodu. Albo też drugą stronę, jak jeździliśmy na wakacje, to ja po prostu ciągnąłem, wpinałem ładowarkę do telefonu czy tabletu i korzystałem z niego jako pasażer wtedy z tyłu, tak, żeby tata mógł jako kierowca mógł dalej korzystać z tego gniazdka, które jest z przodu i na przykład używać nawigacji. Pod spodem jest oczywiście pełnowymiarowe koło zapasowe. Czy po dwóch modelach Skody, z których jesteś niezmiennie zadowolony, można Cię uznać za fana marki i następne auto to będzie na pewno Skoda, czy jesteś otwarty na inne modele? To nie jest tak, że ja bym powiedział, że ja muszę kupować Skodę, że tylko Skoda, tak?
Powiem szczerze, no podobają mi się te nowe Skody, choć już to jak widzę, jak Skoda idzie w te Simply Clevery, to jest jak najbardziej okej, natomiast te SUVy, które robią, to już mam do tego mieszane uczucia, bo ceny tych nowych samochodów są naprawdę bardzo duże. Niekoniecznie to się wiąże z wyższą jakością i ciężko jest na przykład dzisiaj jest mi ciężko powiedzieć na tym, czy jakbym kupował samochód, to bym się nastawił na to, czy to musi być Skoda. Mogła to być Toyota. Ja stawiam przede wszystkim na prostotę, czy na prostotę, na praktyczność samochodu, na to, żeby było maksymalnie bezawaryjne i maksymalnie wygodne. Dlaczego właściwie zdecydowałeś się napisać do mnie, mając przecież całkowitą świadomość, że to są właśnie typowe, a wręcz nudne samochody na drodze? Z dwóch powodów. Przede wszystkim recenzujesz dużo samochodów takich bardzo wyszukanych i to jest bardzo fajne. Natomiast brakowało mi takiego samochodu, który byłby takim typowym, znanym na polskich drogach. A dodatkowo chciałem pokazać jedną rzecz, że chciałem podkreślić to, że ten samochód mam go od 12 lat. A dodatkowo uważam, że ja bardzo dobrze te samochody znam. Są u nas w rodzinie od tak dawna i znam bardzo całą historię tego samochodu. Wiem, co było w nim wymieniane, co było naprawiane, co może się jeszcze zepsuć, bo po prostu na przykład się zużywa i już ten element nie był od dawna wymieniany. I to mi daje ten komfort, że jestem pewien tego samochodu. To jest dla mnie bardzo ważne, bo nie ukrywam, że też było tak, że jak już miałem dość trochę Fabii, bo już mi brakowało tej mocy i tej klimatyzacji, chwilowo zastanawiałem się nad tym, na co ją zmienić. I niekoniecznie to było tak, że ta Octavia, którą wcześniej jeździł mój tata, to był taki pierwszy wybór, na jaki stanęło, tak, że ja od razu biorę Octavię. Tylko to w toku długich dyskusji były takie plany, żeby sprzedać Fabię, sprzedać Octavię i kupić jakiś samochód używany, może trochę nowszy. Stanęło na tym, że Octavia jest samochodem może z dużym przebiegiem, już ma 12 lat, natomiast jest bardzo, jest sprawdzony i jestem w pełni udokumentowany. Ten licznik jest bardzo duży, ale jestem przekonany, że jest prawdziwy, że nigdy nie było jakiegoś kilometra, który byłby w jakiś sposób cofnięty. Nudny samochód to niekoniecznie nudny wrażenia z jazdy, bo powiem szczerze, tu jest turbina, która pozwala w razie czego na tej autostradzie w miarę dynamicznie przyspieszyć. Ta Octavia zbiera się bardzo fajnie, bardzo szybko przyspiesza, więc mogę szybko w razie czego zareagować na jakąś sytuację, wyprzedzić i wrócić na prawy pas. Więc to na autostradach, który mi bardzo dużo podróżuje, bardzo się przydaje. Ta Skoda jest też podniesiona, tu jest tak zwany pakiet na bezdroża, więc to bardzo sprawdza się na wrocławskiej kostce, która często jest nierówna. Ogólnie to z tej Skody jestem naprawdę bardzo zadowolony, ten samochód sprawdza się w moim zastosowaniu wyśmienicie. Mam taką nadzieję, że właśnie zrobię nim jeszcze przynajmniej 100 tysięcy kilometrów, a może i więcej. Przed nagraniem wrażeń z jazdy z nudów zapomniałem włączyć główny mikrofon, więc teraz szybkie podsumowanie tego, co tam z nudów mówiłem. A więc postanowiłem wziąć w obronę te wszystkie nudne auta, bo przecież też nam są potrzebne. Po pierwsze, nie każdy oczekuje od aut jakichś szczególnych emocji. Po drugie, pewien rodzaj motoryzacyjnej nudy jest w sumie nawet pożądany. A mianowicie każdy z nas chce, żeby w naszym aucie, jakby to powiedzieć, nic się nie działo. Aby było bezawaryjne, aby z serwisu się wychodziło bez niespodzianek cenowych, czy też w sklepie z częściami bez żadnych niespodzianek dostać wszystko, po co się przyszło. I taki rodzaj nudy chyba każdy z nas uzna za całkiem interesujący. A następnie zrobiłem test nudnego łosia. Chcecie mój komentarz? Nudy. Zrobił to dobrze. Jedyne, co delikatnie go zdestabilizowało, to bardzo wysoki, taki nudny profil opon. A poza tym zrobił to tylko nie tak, jak chciałem. Nudy. Jeździłeś bardzo długo Fabią, jeździłeś bardzo długo Octavią, jesteś ze wszystkich tych samochodów super zadowolony. Wcale się nie przeszkadza, że one są takie typowe,
turbotypowe samochody na drogach. Co będzie następne? Równie typowy samochód, czy coś bardziej podkręconego? Może parafrazując ten żart, że Niemiec jeszcze nie wie, jakim samochodem będzie jeździł za 5 lat, a Polak już tak. Tak, ja mogę tak powiedzieć z perspektywy patrząc na samochody mojego taty, że może tak będzie. Choć tak naprawdę to nie. Ja bym chciał z tą Skodą zrobić jeszcze przynajmniej 100 tysięcy kilometrów, czyli przynajmniej jeszcze kilka lat, a następne to... Chciałbym, to jest takie trochę moje marzenie, żeby to było już mój ostatni samochód spalinowy. Następny chciałbym, żeby to był już elektryk, bo miałem trochę do czynienia we Wrocławiu z tymi samochodami z miejskiej wypoczalni Wozilla i tam były Nissany Leaf elektryczne. I te samochody to jest zupełnie inny komfort jazdy. I jeśli miałbym kiedyś na coś zamienić moją Skodę, to już chciałbym, żeby to był już taki duży krok w przód i to, żeby już auto było elektryczne. Dobrze, bardzo dziękuję za prezentowanie samochodu. Życzę Ci kolejnych lat i 100 tysięcy kilometrów użytkowania, równie nudnego jak dotychczas, czyli bez żadnych niespodzianek. Dziękuję Wam również za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Was, że samochody, jakie by nie były, każde ma rację bytu na drodze i na rynku i każdy jest komuś potrzebny. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!